Co dalej z tą relacją? Proszę pomyślcie sobie o waszym ukochanym, ukochanej. Proszę pomyślcie o osobie, którą kochacie, za którą tęsknicie. I zobaczymy, co dalej z tą relacją. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, kochani, na moim kanale. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście nowi. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał. Zapraszam do komentowania, żebym widziała, że jesteście, słuchacie, że jesteście obecni. Zapraszam do lajkowania z kciuczkiem w górę i zapraszam na wróżby prywatne, które oczywiście można nabyć poprzez e-mail. Adres e-mailowy szukajcie, proszę, pod filmikiem i w komentarzach. Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? O la la. Co dalej z tą relacją? 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 Proszę o karty, co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Upsa. Co dalej z tą relacją? 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 W temacie tutaj, kochani, mamy już, że należy to przemyśleć w spokoju i jeżeli to nie odpowiada Wam, to po prostu odciąć to. Cztery miecze. Cztery miecze mówią, kochani, o potrzebie odpoczynku i regeneracji, bo pokładać sobie racjonalnie sprawy. Jeśli coś nam nie odpowiada, to odciąć to po prostu, zablokować. Przemyśleć tutaj w spokoju, w ciszy, odsunąć się samotnie, z dystansem, spojrzeć na te sprawy w spokoju i nie robić nic szybko na siłę, tylko mieć cierpliwość i w stagnacji, czyli w pasywnej po prostu sytuacji, w pasywnym tutaj modusie, tak? Wziąć sobie pauzę i przemyśleć wszystko, by nie zrobić jakiegoś błędu. Pozbierać się wewnętrznie, uspokoić. Tutaj jest diabeł. Co dalej z tą relacją? Diabeł. Będą dalsze jakieś, nie wiem, manipulacje, uzależnienie.
tutaj od partnera, nie wiem, może zazdrość, może jakaś obsesyjna namiętność, obsesyjny seks, i tutaj nie będziecie wiedzieli, co zrobić. Jest chęć, nie wiem, jakiejś zmiany akcji, podróży, spotkania się, pisania, seksu. Tutaj będzie jakiś, nie wiem, jakaś szybka akcja, energia. Szybko będziecie, nie wiem, komunikować, pisać, będziecie chcieć się spotkać. Będą jakieś niespodzianki, będzie jakiś nowy tutaj, nie wiem, szwung albo nowe, po prostu coś nowego się wykluje, tak? W tej relacji. Jakieś nowe pomysły, nowe impulsy. Przede wszystkim nowy tutaj ruch jakiś, tak? Nowa komunikacja, myślę, a nawet i może podróż, ponieważ tutaj jest podjęcie decyzji, jeśli chodzi o jakiś krok, tak? Czyli tutaj być może nawet podróż. Tutaj mamy słońce, czyli coś pozytywnego. Król monet, czyli król monet to może być panna, byk lub koziorożec. Jeśli jesteście takim znakiem lub macie do czynienia z takim partnerem, partnerką spod tego znaku, tutaj będzie coś pozytywnego. Coś pozytywnego się rozwinie z taką osobą, z królem monet. Będzie tutaj dobry rozwój, stabilny, poważny. I tutaj sześć mieczy. No, sześć mieczy to odejście, intelektualne odejście, mentalne. Zostawiamy sprawy za sobą, które nam nie służą. Wyruszamy w poszukiwaniu nowej wiedzy, w poszukiwaniu nowych pomysłów, nowych projektów, szukamy czegoś nowego, szukamy być może nowego rozwiązania. Tutaj chcemy, by te wszystkie rzeczy za sobą, które nas obciążały, zostawić po prostu. I jeśli potrzebujemy pomocy innych, to bierzemy pomoc innych, by nas wsparli. I tutaj my wyruszamy, odjeżdżamy. Być może rzeczywiście jakaś podróż w nieznane, w nowe jakieś tutaj strony, tak? By nabrać właśnie znowu nowej energii i nowych pomysłów dla nowej drogi, dla nowych pomysłów, nowego życia, nowej fazy, tak? W każdym bądź razie ta karta sześciu mieczy mówi o jakiejś przemianie. Zostawić wszystko za sobą, otworzyć się na nowe, nie wiem, wziąć wsparcie innych, jeśli nam ciężko, pożegnać się i otworzyć się na zupełnie coś nowego, a będziecie wtedy spokojniejsi po prostu. I oczywiście karta mówi ta o niespokojnych emocjach, uczuciach, ale o potrzebie zmiany, o podróży, o nowych możliwościach, które powinny się tutaj otworzyć przed Wami. Jeśli nie służy Wam ta relacja, to być może trzeba odejść, ponieważ tutaj jest coś toksycznego, tak? Diabeł, uzależnienie lub jakaś, nie wiem, obsesyjna miłość wręcz, obsesyjna seksualność. Być może jesteście naiwni, że ta relacja, bo tu jest naiwność dziecka, naiwni, że ta relacja się dobrze ułoży. Tutaj ta osoba, o której myślicie, ma za priorytet chyba pieniądze, pracę, karierę i jest materialistycznie podchodzi tutaj do spraw. Dlatego jeśli jest to dla Was nieodpowiednie, to zostawcie to, odejdźcie, odjedźcie, przemieńcie się, zmieńcie coś w swoim życiu. Zobaczmy jeszcze, jakie energie są tutaj ważne. Broken heart, czyli złamane serce, widzicie? Smutek. Złamane serce, smutek, żal, rozczarowanie. I no, nie układa się w tej relacji tak, jakbyście tego chcieli. Nie jesteście zadowoleni, nie jesteście zadowolone, tylko rozpacz jest, rozczarowanie, znowu potrzeba przemyślenia, ułożenia na nowo spraw, odejścia. Broken hearts, złamane serce. Bolesne jest to, owszem. Także jeśli boli Was serce, złamane, cierpicie,
to po prostu odejdźcie. Zobaczmy jeszcze orakel miłosny. Proszę o radę orakel miłosnego. Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Powiedzcie karty, 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 co dalej z tą relacją? True love. This is the romance of your lifetime. Czyli miłość. Piękna, wierna miłość. Że to jest romans Twojego życia. Jeśli odczuwacie, że to jest romans Twojego życia, to na pewno teraz cierpicie z powodu złamanego serca, rozczarowania, smutku. Coś nie wyszło. Coś tutaj nie udało się i znowu jest jakiś smutek, chęć odejścia, chęć zakończenia tej relacji. Takie są dzisiaj karty, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za odwiedziny. Życzę wszystkiego najlepszego i widzimy się już wkrótce. Do usłyszenia więc.